Cześć, z tej strony Freaks i witam was w dzisiejszym filmie, gdzie na linii Maginota będziemy walczyć o francuską wolność. Cześć, z tej strony Freaks i witam was na symce za sterami VG33C1. Jest to dosyć ciekawy samolot, ponieważ po pierwsze wygląda bardzo ładnie, dlatego mnie do siebie zaciekawił. Druga sprawa jest taka, że nie jest to samolot, który wygląda jakby był bardzo mocny. I to wrażenie jest słuszne, bo nie jest. Tak naprawdę jest to samolot na BR-ze 2.7 i nawet BF-E1, który jest na BR-ze 2.3, jest w stanie ten samolot wykręcić, a przynajmniej podjąć z nim bardzo, bardzo wyrównaną walkę. Natomiast wersja E4, która jest na 3.0, no tak naprawdę z tym samolotem może zrobić co jej się żywnie podoba, no ale tutaj wkracza mój, wiecie, pilotażowy kunszt, albo jego brak. No i będziemy dzisiaj kombinowali, żeby coś z tym samolotem zrobić i w jednym wylocie natłuc jak najwięcej Niemców i powstrzymać ich przed przejęciem naszej ojczyzny, bagiety rogalików i pocałunku z języczkiem. BFE w bardzo, bardzo filmowy sposób się rozpada po trafieniu, tak wiecie, tak bardzo, że trafiamy go i bez ruchu opada. Tak nie War Thunderowo, bo w War Thunderze zwykle trzeba, wiecie, temu samolotowi dosyć dużo dać, żeby on sobie zdał sprawę, że nie żyje, ale tutaj było tak bardzo realistycznie, tak dostał i spadł. Lecimy dalej. Ten samolot jest dosyć ciekawy w mojej skromnej opinii. Po pierwsze, tak jakby jak na złość, co nie? Że tym samolotem naprawdę trzeba się postarać, żeby coś zrobić przeciwko Messerschmittom. I przydałoby się to, żeby można było podnieść tą głowę troszeczkę do góry, żeby było widać troszkę więcej i żeby można było łatwiej strzelać z wyprzedzeniem. Natomiast jeżeli chcemy to zrobić, to na drodze staje nam to gigantyczne lusterko, które jest umiejscowione w takim miejscu, że skutecznie zasłania nam widok. I żeby zobaczyć coś ponad nosem, trzeba tą głowę podnosić do boku, co jest no niezbyt ergonomicznie przyjazne. Natomiast przynajmniej można w tym samolocie, jak widzicie, otworzyć owiewkę, z czego korzystam, ponieważ daje to nam troszeczkę kątów, troszeczkę stopni właściwie widoczności do tyłu i przy okazji można się orientować co do dźwięków, które wydają samoloty przeciwnika, więc ciężej jest zostać zaskoczonym, no a jakby nie potrzebuję zabierać sobie jakiejkolwiek z przewag, które w walce z Messerschmittami będą mi potrzebne, no bo po prostu ten samolot naprawdę, naprawdę trzeba się nim napocić, żeby z taką 109 sobie poradzić. Teraz jak widzicie, już skończyły mi się pociski do 20 w nosie, zostały mi tylko 4 siódemki. No i cóż, w takim razie trzeba będzie łupać. I łupać w miarę celnie, bo przeciwników jest naprawdę, naprawdę dużo. Są wszędzie dookoła i będą robić naprawdę dziwne rzeczy, jak zobaczycie w najbliższej przyszłości. No a z tymi pociskami jest tak, że te siódemki, no siódemki jak siódemki, tak? Czasem trafi się jakieś takie fartowne trafienie, że wiecie, że gościu dostanie w skrzydło i nagle zda sobie sprawę, że w sumie to skrzydło nie jest mu do niczego potrzebne, wywoła stal i wpadnie w korkociąg, jak na załączonym obrazku. A czasem będzie tak, że ta walka naprawdę potrwa długo, bo te siódemki nie zrobią przeciwnikowi praktycznie nic. Tutaj prawie powitaliśmy ponurego kosiarza. Na szczęście ominął nas o centymetry. No i rozpoczynamy walkę z BF-em E3, który postanowił ułatwić mi zadanie i walczyć z podwieszonymi bombami. Aczkolwiek to zadanie nadal, jak zobaczycie, nie jest absolutnie proste, gdyż temu samolotowi chociażby przydałyby się klapy. Natomiast mamy tutaj tylko jedno ustawienie i jest to ustawienie na lądowanie. No i w tym momencie, kiedy już myślałem, że ta walka będzie wyrównana, pojawia się kolejny zawodnik i nagle robi się dwóch na jednego.
Na szczęście IR wykazał się pewnym poczuciem jakiejś przyzwoitości i stwierdził, że da nam się popojedynkować dalej. A także kontynuujemy walkę z E3. No i tak jak mówię, gdyby ten samolot miał ustawienie klap nabojowe, myślę, że ta walka mogłaby być bardziej wyrównana. Natomiast obecnie widzicie, że nawet średnio ogarniający pilot BFA-109 musi sprawić, że ja z siebie wylewam hektolitry potu, próbując wiecie, cokolwiek mu zrobić, i muszę wyciągać wszystkie triki, jakie tylko znajdę w jakimkolwiek podręczniku francuskiego latania, żeby tak naprawdę mieć jakiekolwiek szanse. Gdyby, nawet zaryzykuję stwierdzenie, że jeżeli pilot E3 wie, co robi, no to VG-33 nie ma większych szans. Na szczęście z tym bywa różnie, no i te szanse się pojawiają. Jak na przykład to, że teraz ten manewr był dla niego bardzo niefortunny. Ja zostałem u góry, on postanowił zwiększyć dystans pomiędzy nami, no i wystawić się na ostrzał. I również w bardzo filmowy sposób. Haha. Na tej powtórce to wygląda, jakby ten spadochron pojawił się znikąd. Magiczne francuskie skrzydełko. Ale z tego ujęcia już będzie wyglądało to dużo, dużo lepiej. Okej, lecimy dalej. To, co zauważyłem fajnego w tym samolocie, to, że on się nie przegrzewa. Nawet jeżeli silnik, temperatury macie czerwone, to możecie ten silnik piłować i naprawdę wytrzyma on bardzo długo tak, tego typu traktowanie. W przeciwieństwie do pilota 109, który nie wytrzymał traktowania siódemkami. A tutaj wykres VG-33 dla ciekawych, bo ten wykres raczej do najciekawszych nie należy, aczkolwiek interesujące, że ten samolot pikuje około 4 km. To jest dosyć ciekawe. A więc kolejny pojedynek ze 109, ich jest tutaj naprawdę pełno, więc zawsze mamy pod górkę, chyba że 109 się nam wystawi i da sobie odpiłować skrzydło siódemkami. Tutaj, szczerze mówiąc, byłem zaskoczony, że to aż tak łatwo poszło. I te ujęcia, powtórka. A propos powtórki. W tym momencie widzicie mema, który wygrał konkurs na zostanie użytym w tym filmie. Również tematyczny. I również od Franka. A więc kontynuujemy naszą podróż przez francuskie krajobrazy. No i widzicie, że zostały mi 292 pociski do 4 karabinów, a więc niezbyt dużo, biorąc pod uwagę śmieszną siłę ognia, jaką prezentują 7-milimetrowe francuskie popierdółki. No i widzicie, jak muszę przekrzywiać głowę, żeby cokolwiek widzieć w tym samolocie, z uwagi na to głupie lusterko. Także raczej musicie się w tym samolocie na symce przyzwyczaić do tego takiego dosyć osobliwego sposobu patrzenia na świat. Tutaj bardzo ładny strzał BFA-109, który sprawia, że mój samolot zaczyna się dymić. No i to niedobrze. To znaczy, że nadchodzi czas desperacji. Czas poświęcenia. I czas walki za wszelką cenę. A więc, kontynuujemy. Naprawdę tutaj mijamy się z BF-em na żyletki. Używam nawet klap na lądowanie, żeby się szybciej obrócić. Już nie przejmuję się tym, żeby zachować energię, bo wiem, że mój silnik dogorywa tak naprawdę.
Tu jeszcze przelatuje chyba P108 bodajże i też postanawia trafić mnie ze swojej dwunastki, także sytuacja robi się naprawdę, naprawdę niefajna. No i tak jak mówię, zrobię wszystko, tak jak po francusku mówi się no pasaran, czyli nie ma przejścia, albo nie przejdą. I ma to symbolizować, wiecie, taką obronę, taki francuski duch walki, który powoli, powoli we mnie wstępuje i wypełnia każdą komórkę mojego ciała. Czy znudziło ci się samotne ciosanie sosny w sobotnie wieczory? Czy masz już dosyć tego, że matka okłada cię kapciem za oglądanie anime? A może po prostu nie chcesz się przyznać, że lubisz jaki? W dwóch pierwszych przypadkach zapraszam na streama w sobotę o godzinie 19. W trzecim No i jak widzicie, niestety, ale zderzyliśmy się z panem 109. Na szczęście jakimś cudem ja mu uciąłem skrzydło, a on rozwalił mi tylko i wyłącznie śmigło. No i tak naprawdę w tym momencie to jest dosyć dobre zakończenie mojego żywota, bo myślę, że zbyt długo tej walki nie mógłbym kontynuować z uwagi na bardzo szybko topniejący zapas amunicji i jeszcze szybciej spadające osiągi mojego silnika, więc jedyne co nam pozostaje, to posadzić arsenał VG33C1 na jednej z francuskich łączek. No i cóż, niestety podziwiać batalię pod francuskim niebem tylko i wyłącznie w roli obserwatora. Także czołgiem i do usłyszenia.